Witam, z tej strony Axel. Jestem jednym z największych kolekcjonerów kaset VHS w Polsce i witam w kolejnym odcinku. Proszę Państwa, mam na sprzedaż sporo kaset VHS, które tutaj właśnie teraz pokazuję. Wszystkie zostały już wystawione na Allegro od złotówki, od jednej złotówki. Wszystko jest wystawione na licytacji, także zachęcam do wzięcia udziału w moich aukcjach. Link oczywiście podaję w opisie tego filmu i w komentarzach. I wystawiłem ponad 200 kaset, proszę Państwa, więc wszystkich tutaj nie zdołam pokazać na jednym filmiku. Natomiast wszystkie oczywiście są do obejrzenia na Allegro, więc pokażę może tutaj najciekawsze tytuły. Wystawiłem wszystkie z wyjątkiem ostatniego tego rzędu, ponieważ on będzie jeszcze wystawiany w najbliższych dniach, ponieważ jeszcze tego nie zdążyłem spisać. Natomiast dzisiaj cały dzień zajęło mi wystawienie tego, co tutaj jest. Więc zachęcam do licytacji, ja tylko pokażę, może tak będę teraz starał się pokazywać, co tu zostało wystawione. No. Uczeń mordercy, to jest kaseta wydana przez Elgaz. Tutaj właśnie będzie teraz taki rządek filmów z Elgazu. Więc lecimy dalej. Dalej mamy Biały Dzień, też z Elgazu. Brian Dennehy, ten, który grał w Rambo. Rambo Pierwsza Krew. No i jeszcze w różnych innych filmach. Lecimy dalej. Tutaj mamy Imię Róży z Seanem Connery. No można powiedzieć kryminał, mnisi, jakieś morderstwa. Znany film w unikalnym wydaniu tutaj z Elgazu. Dalej mamy tutaj coś takiego jak Policjantki z Akademii. Także taki jakby sensacyjniak z laskami w roli głównej. Dalej mamy Wakacyjne Bractwo. Wakacyjne Bractwo, czyli jakaś komedia taka w stylu lat 80. O, Fraternity Vacation. Dalej tutaj mam jeden film akurat bez okładki, ale zobaczmy, co to było dokładnie. O, Zawzięty Glina Cop Target, wydany przez Best Film. Akurat nie mam okładki, ale to też jest unikalna kaseta, także kto wie, co to jest, no to na pewno będzie licytował. Dalej lecimy z Elgazu. Akademia Wojskowa, taka komedia z klimatami wojennymi czy wojskowymi raczej. Trzech Muszkieterów na Zachodzie, Elgaz, western, też bardzo rzadka kasata w bardzo dobrym stanie, kiedyś kosztowała, patrzcie, 20 tysięcy złotych, a na nowe to było 2 złote, no nawet dwie ceny, czyli to 96 chyba rok, w sensie ktoś naklejał wtedy. Dwóch Idiotów w Hollywood, komedia, też w stylu lat 80. też wydał Elgaz, rzadka kaseta, w bardzo dobrym stanie. O, proszę. Dalej tutaj jest serial, właściwie taki mini serial na dwóch kasetach, Monte Carlo na dwóch kasetach. Tutaj John Collins z Dynastii gra. Kto wie, co to jest, to pewnie będzie mógł kupić też od złotówki, mimo że dwie kasety, ale na zestawie na Allegro od złotówki. Dalej mamy Zdrada Milczenia. Meg Foster, ona grała w tym They Live, Oni Żyją. Także też taki tutaj sensacyjny dramat, można powiedzieć. Dalej mamy znowu mini serial, trzy kasety VHS. Też Joan Collins, Grzechy. Więc taki tutaj miniserial trzykasetowy, tak to można powiedzieć. Dobra, lecimy dalej, proszę Państwa. Triumf Serca, też z Elgazu, rzadki tytuł. Kaseta w bardzo dobrym stanie. Ja oczywiście wyprzedaję te kasety, proszę Państwa, nie dlatego, że się pozbywam kolekcji, tylko dlatego, że ja już tych filmów nie będę oglądał. Dalej mamy Adam, Pieśń Trwa Dalej. Też z Elgazu, komedia. O, proszę bardzo, Elgaz S.A. To już te późniejsze wydanie, bo najpierw się nazywała firma Elgaz, później zrobili nową Elgaz S.A. Więc to już te późniejsze jest. Późniejsze wydanie, ale też rzadki tytuł, bo mało kto ma kasety Elgaz S.A. Dalej mamy Strefa Oriona. Taka bardzo fajna okładeczka, oldschoolowa. Dalej mamy Dirty Dancing, czyli Wirujący Seks. I tutaj w bardzo rzadkim wydaniu, czytanym przez Tomasza Knopika, Colette Video. Bardzo rzadkie wydanie, jeśli ktoś chce mieć kolekcję, no to niebywała okazja. Ja już tego nie będę oglądał, także zachęcam tutaj do licytowania, też od złotówki. Taki unikat. Ja to kiedyś więcej za to dałem, także zapraszam do licytacji. Wspaniałe Chwile, tutaj Elgaz. Kolejne wydanie, jakaś komedia czy dramat, coś w tym stylu.
Tak. Tu mamy logo Elgaz. Okładki takie te oldschoolowe z Elgazu. Robione na kolanie, można powiedzieć, ale to miało swój klimat. Dalej mamy After the Promise, czyli Po Obietnicy. Też wydanie z Elgazu. Dobra. Dalej mamy tutaj Czarna Wdowa, dramat. Debra Winger i Teresa Russell, no to te znane aktorki, one wtedy tam w różnych takich filmach w tamtych latach grały. Czarna Wdowa. O, ja tutaj kiedyś z tej wypożyczalni kupiłem. Wypożyczalnie kaset wideo Zbigniew Łozowicki. Towarowa 10, mieszkania 43, ale ja kupiłem to gdzieś indziej. To było na... To może jak będzie oglądał Mozarcik. Tom Dziekoński. Bo ta wypożyczalnia teraz się mieści na Piasta. A mimo wszystko te etykiety zostały stare i ja tam kupowałem te. A kiedyś mieściła się widocznie na Towarowej, ale to została przeniesiona widocznie tam, no, gdzieś kilka metrów dalej. No. No także sporo kaset z tej wypożyczalni ja mam i miałem i sporo też sprzedałem, więc po Polsce też już się rozeszły. Tak. To też jest pamiątka. Dalej mamy tutaj Zabójca na autostradzie, The Last Ride. Fajny taki akcyjniak. Kiedyś oglądałem. Na Filmwebie jest moja ocena i komentarz, jakby ktoś chciał poszukać na Filmwebie. Axel oczywiście, tam jako Axel komentowałem. No, można znaleźć. Bez problemu. Niebezpieczne uczucie. Tutaj taki kryminał z Elgazu. Możemy sobie zobaczyć opis. O. Katy Potter spodziewa się dziecka, a mąż chce się z nią rozejść. Na tym kłopoty się nie kończą. Jał i jej syna ścigają niebezpieczni przestępcy, którzy planują odzyskanie cennego znaczka. Zdesperowana Katy musi szukać pomocy u prywatnego detektywa. Cała afera zmierza do dramatycznego finału w ponurym domu na pustkowiu. No, także też coś ciekawego, jak ktoś lubi takie klimaty. Dalej tutaj film historyczny, czy kostiumowy, jak zwał, tak zwał, też z Elgazu. 10 przykazań, no to chyba nie muszę mówić, o czym będzie. Historyczny film, tutaj mamy aktorów wszystkich pokazanych. Bardzo fajne okładeczki. Z tyłu tak to wygląda. I dwuczęściowe oczywiście, tak jak tu jest napisane, zobaczcie. Część druga. Tak pod światło trochę mi pada. O, część druga. A tutaj mamy część pierwsza. Więc to długi film historyczny. Prawdopodobnie coś około 4 godzin, czy 3,5 może. To można sprawdzić na internecie. Dalej mamy Skinheadzi. O, to jest dobry film. Nasz żal, że sprzedaje. Taki akcyjniak. Tutaj gra jeszcze ten aktor. Jak on tam się nazywał? Oj, teraz to nie pamiętam. Ten co w pamięci absolutnej grał, ten łysy. No i walczy ze skinheadami tutaj, no, na tle swastyki i tam, którzy zaatakowali jego domek gdzieś tam w lesie. Była taka jedna scena tutaj śmieszna, jak jeden z tych skinheadów, taki przygłup, gdzieś tam w lesie był, bo oni to właśnie w lesie tam gdzieś tego i chciał się wysrać i chciał się podetrzeć, to się podtarł jakimś listkiem i później go dupa swędziała, chodził i narzekał, o, moja dupa swędzi. No i w końcu został gdzieś tam w jakąś pułapkę wpadł. Ten tutaj pustelnik go tam załatwił, no także też dobry akcyjniak, no. No tutaj ogolone głowy, kolczyki w uszach, straszne tatuaże, zimne, diabelskie spojrzenie w okrutnych oczach, no. Oto skinheadzi. Dżuma naszych dni. Skinheadzi, terror szokujący świat, nie mają szacunku dla nikogo, wyśledzą każdego, kto się im sprzeciwi, a wszystko czynią w imię swego pana najwyższego, przywódcy partii nazistów Adolfa Hitlera, dozwolony od lat 18. No, także zachęcam do obejrzenia. Nawet jak ktoś nie kupi, to sobie gdzieś znajdźcie w internecie, bo film bekowy. Dalej tu mamy z Elgazu Pewnego razu dziewczę, taki... no jak to powiedzieć, trochę tak jakby romans, trochę jakby dramat. O, jak czerwony kapturek stracił cnotę, raczej komedia bardziej, no. Kto wie, co to jest, no to na pewno będzie chciał kupić, no. Także taka bekowa komedia, jak czerwony kapturek stracił cnotę. Pewna stara dziwaczka oskarżona zostaje o zrujnowanie zasad moralnych obowiązujących dotąd w miasteczku. No. Podczas rozprawy sądowej opowiada kilka lubieżnych historii z udziałem najpopularniejszych bohaterów bajek dla dzieci. Kopciuszek, Robin Hood, Królewna na ziarnku grochu oddają się niekończącym uciechom erotycznym. No, także jak ktoś wie, co to jest i po co chce to kupić i obejrzeć, no to będzie wiedział. Też od złotówki. Tutaj mam taki wojenny sierżant Claren. Też unikat, wydany przez Art Vision. O, czyta Tomasz Knapik. Tutaj znowu jakiś podwójny film, w sensie dwie części. Gospoda Jamajka. Jamajka Inn, czy Jamajka Inn właściwie. Tak, też unikat z Elgazu oczywiście. O, tutaj logo Elgaz i tutaj Are. Dobra, dalej mamy tutaj
Rodzina zastępcza. Takie coś z Elgazu. Tutaj James Woods gra. O, jest tutaj na środku. James Woods. Romans. Tutaj też film z Elgazu. Tak, rzadkie wydanie też. W dobrym stanie. Teraz tutaj z Seanem Connery. Dom Rosja. O, jest Sean Connery. Dom Rosja. Elgaz i Michelle Pfeiffer też. Dobra, lecimy dalej. Tu mamy Zbyt młody bohater. A to też ciekawa historia. Tutaj o 12-latku, który zaciągnął się do marynarki wojennej podczas II wojny światowej. Tam został odznaczony jakimiś tam medalami później. No, też ciekawy film. Wydany przez Elgaz S.A. Tutaj widać spod naklejki S.A. O, tu jeszcze jest. O, Elgaz S.A., czyli te późniejsze już wydania. Białe logo już. Dobra. Tutaj mam Nieznajomy z klasztoru Shaolin. Tylko, że tutaj brak okładki jest oryginalnej, czyli jest taka okładka zastępcza z wideoteki. Wideoteka Video World. I w środku postaram się otworzyć. O, w środku już jest normalna naklejka Are Studio Video. Też od złotówki. No, film karate. Film karate. Jacyś mnisi, jakieś tam sztuki walk. Dokładnie o to chodzi. Dalej tutaj coś rzadkiego. Dziewczęta chcą się bawić. Komedia też z Elgazu. Bardzo rzadki tytuł i w bardzo dobrym stanie. Ja tego już nie będę oglądał, a ktoś może skorzystać. O, bardzo proszę. Lecimy dalej. Tutaj mamy Capone. Czyli Al Capone. Czy właściwie Capone. Ja powiedziałem źle Capone, a to jest Capone. Al Capone. Czyli mafia. I tutaj gra w roli głównej Eric Roberts. O właśnie, Eric Roberts jako Al Capone. Też rzadki tytuł, w bardzo dobrym stanie. Kaseta też, Elgaz. Dobra, tu mamy Specjalistę z Sylwestrem Stallone. Też rzadkie wydanie. Sylwester Stallone i Sharon Stone. Dobra, tutaj mamy kolejną rzadką kasetę. Viking. The Norseman. Bardzo fajna kładka, taka w stylu, jak to różne filmy fantasy miały. No, dystrybucja Silesia. O, Silesia Art. Helios, Neptun, Odra i Apollo. Oglądałem kiedyś ten film. Wikingowie, którzy przypłynęli łodzią właściwie do Ameryki i tam razem z Indianami walczyli. No, też niezły filmik. Ale ja już nie będę oglądał. Tutaj bardzo rzadki film z Elgazu. Vamp. Z tą aktorką, jak ona tam się nazywała, ta czarnoskóra. A, już teraz to nie pamiętam. No, kto wie, to będzie wiedział, bo teraz już nie pytam. Ona w Bondzie też grała w tym. Zabójczy widok. Dobra, bardzo rzadkie wydanie. Tutaj też, może tu jest napisane. Grają Sandy Baron, Chris Makepeace, Richard Wick. No i tamta chyba nie wymieniona jest. No, w każdym razie to ona, no. Tutaj. Grace Jones chyba. O, właśnie. Jeśli nie pomyliłem. Dobra. Na fali. Kolejny tutaj tytuł z Elgazu. Tak. I tutaj jest jakiś, to jest jakiś akcyjniak tutaj. Koniec wakacji. W ostatnich dniach lata organizowane są wszelkie zawody w surfingu. Plaża, słońce, piękne dziewczęta, muskularni chłopcy. Jeden z faworytów zakochuje się w miejscowej dziewczynie. Jej brat jest przywódcą bandy wyrostków, a jednocześnie głównym konkurentem w zawodach. Rywalizacja na lądzie i w wodzie może się skończyć tragicznie. No jakiś akcyjniak prawdopodobnie. Jakieś różne porachunki między młodymi. Nie oglądałem tego. Dobra, tutaj mamy dalej tak, bardzo rzadki tytuł też. Klasa 1984, czyta Tomasz Knapik. Bardzo fajna okładka. Wydane przez NVC. Dalej tutaj też czytany chyba przez Knapika, z tego co pamiętam, 7 godzin do wyroku. Beau Bridges tutaj gra. Tak, fajna też kasetka. Dalej mamy Bez wsparcia. O właśnie, Michael Ironside. To ten, który właśnie grał w tych Skinheadach. O, właśnie to o nim była mowa. Michael Ironside też w różnych fajnych filmach grał. I tutaj taka fajna okładka błyszcząca na złoto, Bez wsparcia. Dalej mamy Twardziela. Dennis Hopper. Tak, wydane przez Vision. Tutaj mamy bardzo rzadką kasetę, której już nie będę też oglądał, dlatego sprzedaję. Wydane przez VIP i PJ Video. Monster Club. Taka bardzo fajna okładka. Horror oczywiście jest to. Jest to oczywiście horror. Kilka opowieści tu się składa na ten film, z tego co pamiętam. Bardzo rzadka kaseta. Tu mam Nieśmiertelnego na sprzedaż. Nieśmiertelny Highlander też w bardzo fajnej okładce. Christopher Lambert i Sean Connery. Tego filmu to chyba nie trzeba przedstawiać. Zajebisty film. No, w okładce
też takiej bardziej, bardzo fantasy. Oczywiście film też jest fantasy i trochę science fiction, ale okładka taka wyjątkowa. No i też Sean Connery gra, także tego się pozbywam, ale zostają sobie jeszcze wersje z tym, z wydania CDF. Tamtą wersję sobie zostawiam, tam Szołajski czyta. Tamtą sobie zostawiam, tą sprzedaję. Nie chcę mi się teraz trzymać aż kilku egzemplarzy tego samego filmu. Mamy teraz A Real American Hero, tutaj z Brianem Dennehy, którego wcześniej też pokazywałem. W Rambo grał, też rzadka kaseta. Prawdziwy amerykański bohater, taki był polski tytuł. Dalej mamy Ślady krwi, Traces of Red, James Belushi, też rzadka kaseta. I to wydana przez bardzo rzadkiego dystrybutora Video Rocks ze Szczecina, ulica Kaszubska 12/14. Jeśli może ktoś ogląda ze Szczecina ten filmik, to powiedzcie, co tam się teraz mieści, albo co się mieściło do niedawna, czy w latach 90. Może ktoś ze Szczecina będzie oglądał. Tak, a tu w ogóle jeszcze jest jakaś ta pieczątka z Warszawy, wypożyczalnia kaset Norbert, spółka cywilna, ulica Wincentego 80A. Jeśli ktoś z Warszawy kojarzy, co tam było, czy może nadal jest, to też dajcie znać, czy ta wypożyczalnia istnieje, albo jak długo istniała. Już raczej nie istnieje, ale może do niedawna jeszcze była, dajcie znać. I tutaj następna kaseta, Prywatne śledztwo, też akcyjniak, wydany przez bardzo rzadkiego dystrybutora, Victoria World Film, o tak się nazywa, bardzo rzadki film. I tu, proszę Państwa, kolejne te kasety, ja wszystkich nie zdołam pokazać, więc może przelecimy sobie tak po tytułach. Najpierw jeszcze pokażę te na dole, tutaj The Bronx War, tylko że to od razu mówię z góry, to jest tylko same pudełko, tego filmu nie posiadam. Tutaj mamy dalej Przejrzeć Harego, List w butelce, Agencie podej łapę, The Perfect Weapon, Skandalista Larry Flint, Dochodzenie, to jest z De Niro, dobry film z Robertem De Niro, możemy tu pokazać, o, też wystawiony jest oczywiście tam na aukcji. Dobra, i teraz przelećmy tak sobie tutaj, bo tutaj wszystkich nie zdołam pokazać. Tu mam na początek w takim fajnym pudełku rozkładanym Nieustraszeni pogromcy wampirów, to jest film Polańskiego, ale bardzo znany, i on w takim jest pudełku, jak tu widzimy, o, tak, w ten sposób otwieranym, i w środku dopiero jest pudełko plastikowe z kasetą. Więc tak, tu mam Gladiatora też w bardzo ciekawej wersji, też takie otwierane pudełko kartonowe, o, i w środku zobaczcie, jakie tu są fajne rzeczy, oczywiście to wszystko sprzedaję. Tak, sobie pomogę trochę ręką, żeby mi tutaj nie upadło, o, zobaczcie, tu jest taka klisza, mam nadzieję, że to może pod światło jakoś pokażę, o, klisza. Oczywiście reprodukcja z kadrami z filmu, zobaczcie, więc to też jest tutaj w zestawie. I tu jeszcze oprócz tego, proszę Państwa, jest taka koperta z fotosami z filmu. Nie będę teraz tego otwierał, bo nie dam rady tego obsłużyć jedną ręką. No i oczywiście kaseta też jest. Dobra, to spakujemy i lecimy dalej po tytułach. Tak. To na razie na bok sobie dam, później to złożę. Dobra, mamy tutaj Martwa Cisza, Dead Calm, Deadly Commandos, ale to jest tylko pudełko, akurat tutaj kasety nie ma, same pudełko, ale może ktoś potrzebuje. Crime Story, dalej mamy. Ktoś ostatnio ode mnie tego nie kupił, więc jeszcze raz to wystawiam. Rasputin, to historia tego słynnego Rosjanina. Blood Money, fajny akcyjniak. Torch Song Trilogy, to komedia. Tu jakiś film obyczajowy, Świnka z klasą, Babe. Tutaj jest Woody Allen. Zostawić Las Vegas, to jest Nicolas Cage. Clint Eastwood w jednym z westernów. Basquiat, Taniec ze śmiercią, Nakarmić kruki. Rozważna i romantyczna, Części intymne, Śmieszność, Prezydent, Miłość w białym domu. Mikrokosmos, to jest film dokumentalny o owadach i o naturze. Polowanie na mysz, bardzo fajna komedia. Burzliwy poniedziałek, to akcyjniak. Kłamca, kłamca, komedia z Jimem Carreyem. Góra Dantego, film katastroficzny, tutaj gra Pierce Brosnan i Linda Hamilton. Maska, Jim Carrey. Don Juan de Mateo, de Marco, o, Noc pełna przeznaczenia, to jest jakiś akcyjniak. Tutaj mamy film Courage Mountain, tak, dobrze widzę. Tutaj gra Charlie Sheen. Tutaj mamy jakiś akcyjniak. Market for Murder, tak? Dobrze czytam? Dobrze, tak. Śmiertelne manewry, to jakiś akcyjniak. Boxer. An American Dream, to jakiś przygodowy. Robinson Crusoe, właśnie z Piercem Brosnanem, też tutaj. O. Cienista Dolina. Przypadkowy bohater, to jest z Dustinem Hoffmanem.
Charlie Hanna, Bliscy Nieznajomi, Intimate Strangers, Mały Nikita, Inspektor Gadget. Tutaj nie pamiętam polskiego tytułu, z James Seymour, taki serial dwukasetowy. Skrawki życia pod presją, Silverado to jest western, Matylda, Rykszarz to jest kryminał takiej produkcji Hong Kong. Och, Karol, to polski film, polska komedia. Ja zachęcam do obejrzenia dokładnie tych zdjęć na Allegro, bo mówię, teraz żeby wszystko to pokazywać, to ten film trwałby chyba z półtorej godziny. Tu masz trzy kasety, masz wiadomość. Tomasz Knapik czytał, no to można powiedzieć, że o flirtowaniu przez maile. Tom Hanks i Meg Ryan, aż trzy sztuki mam, więc trzy pójdą na sprzedaż. No wszystkie już wystawione są. No a jak to pójdzie z handlem, to zobaczymy. Nawiedzony to jest horror, tutaj gra Liam Neeson i Catherine Zeta-Jones. A Life Dramat Vandach to faktycznie dramat o tych ludziach, którzy tam się rozbili samolotem i później musieli się zjadać nawzajem, bo nikt po ratunek po nich nie przyszedł. Dzikie żądze, kryminał, czy thriller właściwie, kolekcjoner, Morgan Freeman tutaj chyba gra z tego co pamiętam. Człowiek w żelaznej masce, Leonardo DiCaprio, Royce to tutaj gra, James Belushi, partner, Whoopi Goldberg, Zelig, tutaj Woody Allen, Nowi Miastowi to jest Martin Sheen, ten słynny aktor i Goldie Hawn chyba też jeszcze, tak? Lęk pierwotny, Portret damy, Carmen, Życie jest piękne, Forever Young to jest ten Mel Gibson, też fajny film, jak on został zamrożony, a potem odmrożony po iluś latach i tam idzie odnaleźć swoją miłość. Matka Noc to jest Nick Nolte. Tutaj w tym jest z Arnoldem Schwarzeneggerem na własną rękę, tylko bez okładki. Zdrada, Brad Pitt i chyba Harrison Ford. Strzały na Broadwayu, to musicie zobaczyć na Allegro, bo teraz nie pamiętam kto grał. Blask, Shine, Przed wschodem słońca, Mali żołnierze. Jaś Fasola nadciąga totalny kataklizm, do tego chyba nie trzeba przedstawiać. Magnolia, Single, czyli Samotnicy, Miłość na dwie twarze, to ta Barbara Streisand, Rain Man, tutaj Dustin Hoffman chyba, Titanic też chyba nie trzeba przedstawiać, Zakochany Szekspir, Pokojówka, Amistad, Potężny i Szlachetny, Pod groźbą śmierci, oto jest Charles Bronson, też zajebisty aktor z tego, Z życzenia śmierci, to też zajebista kaseta. Zmowa pierwszych żon, El Eksperyment Filadelfia, no to science fiction można powiedzieć i trochę wojenny. Uśpieni, Mad About You, czyli Szaleje za Tobą, Between Two Brothers, czyli nie pamiętam teraz polskiego tytułu, chyba Brat Przeciw Bratu z tego co pamiętam. Ludzie Honoru, oto też fajny film, gdzie zeznają w sądzie jak wyglądała jakaś tam akcja wojenna i każdy zeznaje inaczej, to też bardzo fajny film, no. Tam gra m.in. Demi Moore. Podwójne życie Weroniki to jest Kieślowski. Szkielety to jest akcyjniak. The Peacemaker tutaj gra ten aktor z Ostrego Dyżuru. Jak on się nazywał? Oj, teraz już wyleciało mi z głowy. No można zobaczyć na Allegro. Czwarty protokół. Fisher King to jest z Robinem Williamsem. Beethoven 2 to jest z polskim dubbingiem nawet. Otello, Lawrence Fishburne tu gra, Indochiny, Na krawędzi, Riding the Edge, to akcyjniak, Unzipped, czyli Świat mody przez dziurkę od klucza, od guzika, czyli komedia chyba jakaś. Tutaj bajka, opowieść o pani Mrugalskiej i panu Jeremim Łowiku. W środku mrocznej zimy to komedia, Dzień zagłady, no science fiction. Filadelfia to też znany film, tutaj Tom Hanks i chyba Denzel Washington z tego co pamiętam. I tu ostatni rząd, bo ten to mówię jeszcze będę wystawiał. Twój przewodnik po Star Trek pokolenia, no to można powiedzieć taki krótki dokument. Star Trek pokolenia, może jakiś fan Star Treka się skusi. Mały Nikita to samo co wcześniej tam pokazywałem, tylko że tutaj sama kaseta. Dym. W sieci, tutaj Michael Douglas i Demi Moore, co z oczu to z serca, George Clooney właśnie tutaj gra, George Clooney i tam wcześniej też, w tamtym filmie też grał George Clooney, co zapomniałem. Lisbon Story, Mrówka Z, to też animacja fajna. XXX, Joe Black to jest z bratem Pittem, Oczy szeroko zamknięte, tutaj chyba grał Tom Cruise i Nicole Kidman. Fearless, Bez lęku to jest Benny i June, tu chyba jak on się nazywał, Johnny Depp gra. Po bezdrożach, to chyba western był. Myszy i ludzie, Wyatt Earp, to też
można powiedzieć, western. Miasto Aniołów, Nicolas Cage i Meg Ryan, Underground, wojenny, Emir Kusturica, z tego co pamiętam, Kusturica, jak tam się jego nazwisko wymawia. Między niebem a ziemią, tutaj Tommy Lee Jones, Joan Chen, to ta, która w Twin Peaks grała. Kwiat mego sekretu, to chyba jakiś dramat. Znowu jeszcze jedna kasata, Don Juan de Marco, Statek Widmo, to horror. Patriota z Melem Gibsonem, Szeregowiec Ryan, to chyba nie trzeba przedstawiać, to nawet gra komputerowa. Medal of Honor miała podobną misję, pierwszą, która też jest tutaj na początku, pierwszą sceną w filmie, zresztą to prawdziwe wydarzenia z plaży na Omaha. Casual Sex to jakaś komedia, Farinelli to chyba kostiumowy film, Białe Piaski, chyba jakiś akcyjniak. Złapnie, jeśli potrafisz, to był z tego co pamiętam chyba Jack Nicholson i chyba Leonardo DiCaprio, z tego co pamiętam. Miłość i śmierć w Wenecji to jakiś dramat, Dziwna para 2 komedia, Sara, polski film, Mulholland Drive, no to jest Lynch, David Lynch, kryminał czy thriller, Picasso, Anthony Hopkins, Niemoralna propozycja, Demi Moore i Robert Redford, Maska Zorro, to tutaj był ten z Desperado aktor. Ojej, już teraz nie pamiętam, no. No, ten, który grał w Desperado, wiadomo, i Anthony Hopkins też. The Guardian, czyli nie pamiętam polskiego tytułu, no w każdym razie horror, to możecie zobaczyć sobie okładkę na Allegro. Podwójne zagrożenie, tu nie pamiętam kto grał, chyba też Hopkins. Niebezpieczne związki, to dramat kostiumowy, Michelle Pfeiffer, John Malkovich, Glenn Close, Rigoletto, Love Kills, czyli mordercza miłość, Shrek, też od złotówki, Mój chłopak się żeni, to była, jak ta aktorka się nazywała, no teraz nie pamiętam, też znana, House Sitter, ta komedia z tym Martin Sheen i Goldie Hawn, znowu, oni często też właśnie w takich komediach grali, Flintstonowie, Viva Rock Vegas, czyli druga część, Prawo Bronxu, to tutaj chyba Robert De Niro grał. De Milagro. To wojna. Jak to się polski tytuł był? Wojna. Fasolowa wojna. O, fasolowa wojna, chyba tak to się nazywało. Możecie zobaczyć na Allegro. Dalej, Kola. To czeski film. Parasol bezpieczeństwa. To taka komedia sensacyjna. Mam dwie sztuki tego. Też Tomasz Knapik czyta. Szaleństwo króla Jerzego. To tutaj jest kostiumowy film. Herbatka z Mussolinim to wojenny. Mr. Baseball to z Tomem Selleckiem, ten, który grał w Magnum P.I. Niewinni to chyba jakiś akcyjniak. Babe, świnka w mieście, czyli druga część. American Pie, komedia. Klątwa skorpiona to Woody Allen. Diagnoza zbrodni to jakiś akcyjniak czy thriller. I tu, proszę Państwa, jeszcze na koniec bardzo ciekawa rzecz. W tej reklamówce sobie odłożyłem. Wszystkie kasety są nówki, dosłownie w folii są, więc odłożyłem je specjalnie. Zobaczcie sobie, tu mamy na przykład Prochy Angeli. Kaseta jest dosłownie nówka, w folii zafoliowana, nawet jest jeszcze tutaj plomba. Uwaga, kaseta rozfoliowana nie podlega zwrotowi ITI Home Video, więc wszystko jest zafoliowane. Pokażę jeszcze następne. Tu mamy znowu Babe, świnka w mieście i też jest zafoliowana, proszę Państwa, proszę zobaczyć. O, też jest tak samo zafoliowana. Zobaczcie, nówka, więc kaseta jest nówka. Jak ktoś kupi, to dosłownie będzie miał w folii nówkę. Nigdy nie otwierana, nigdy nie odpalana. Pudełek chyba nie foliowano, tylko foliowano chyba same kasety w środku. Tak to chyba było. Ja już, albo niektóre tylko foliowane z zewnątrz. Może w sklepie te, które foliowano. Natomiast te były do wypożyczalni, zdaje się. I on dlatego w środku mają tylko folię. Mary Reilly to jest horror. Tutaj z Julią Roberts i John Malkovich. W środku też oczywiście folia. Proszę zobaczyć, żeby nie było, że nie. Jest folia i też etykieta tutaj. Kaseta rozfoliowana nie podlega zwrotowi. Zafoliowana, wszystko elegancko, nówka. Z zewnątrz też w dobrym stanie pudełko. Dalej mamy tutaj Monty Pythona. O czym szumią wierzby? Czyli jest cała tutaj ekipa Monty Pythona. Tak, i w środku oczywiście też folijka. Proszę zobaczyć. O. To są filmy, których ja na pewno nie będę oglądał, więc po co mam to rozfoliowywać, jeśli komuś to może posłużyć i sprawić przyjemność, prawda? Wszystko od złotówki. Dalej mamy Jesienna miłość. Anthony Quinn to też świetny aktor był. Greg Zorba albo Herkules. Tam Zeusa grał. I tu wszystko zafoliowane, proszę zobaczyć.
Dobra, lecimy dalej. Mamy tutaj przed egzekucją Dead Man Walking, Sean Penn i Susan Sarandon, film Tima Robbinsa. 4 nominacje do Oscara. I oczywiście też zafoliowane. Też zafoliowana kaseta, proszę Państwa. O, aż się błyszczy. Też jest tutaj etykieta. O, nawet tak trochę odstaje, ale nie była oczywiście odklejana. Zobaczmy dalej, co mamy tutaj. Dalej mamy Mały Indianin. Tak. Też zafoliowane, patrzcie, tutaj nawet tak jeszcze bardziej widać tą folię, bo tutaj te napisy i logo ITI jest aż tutaj wzdłuż. I też etykieta. Więc nówka, no tylko brać. Takich kaset to nigdzie już nie znajdziecie. Poza tym, że ja je sprzedaję, to już na Allegro nie będzie konkretnie tych egzemplarzy zafoliowanych. No nie ma szans, proszę Państwa. Dalej komedia z Johnem Goodmanem, Phil's Goodman. Pożyczalscy tutaj w sieci zaklejony i też nówka. No tego filmu nie dostaniesz już nigdzie nowego, proszę Państwa, nie dostaniesz. Proszę zobaczyć, folia, nówka. Tylko u mnie, no nie ma opcji. To po prostu nie ma opcji, że dostaniesz to z lektorem jako nówka. A u mnie proszę bardzo. Dalej jeszcze mamy kilka sztuk tutaj. Człowiek w żelaznej masce, ten jest cały zafoliowany. O, właśnie tutaj nawet nie będę otwierał, bo jest cały zafoliowany. O. Tutaj występuje Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovich, Gerard Depardieu i Gabriel Byrne. Tak? Zafoliowany jest cały, proszę Państwa. Więc no, nówka jeszcze lepsza niż te przed chwilą, bo ta jest tu zafoliowana, tu i pewnie w środku też. Dobra. Dalej mamy Godzillę. Godzilla z Jeanem Reno i też jest zafoliowana. No, uwierzycie? Godzilli nawet nikt nie otworzył. No zobaczcie. Godzilla zafoliowana. Proszę bardzo. I to od złotówki sprzedaje. No. No już taniej nie da się, no proszę Państwa, no także zapraszam do licytacji, no ja mam nadzieję, że większą cenę za to dostanę, jeśli tyle czasu to trzymałem i ktoś wcześniej trzymał, za nówkę, ale zapraszam do licytacji, oczywiście od złotówki. I proszę nie mówić, że jestem Januszem biznesu, bo ja sprzedaję wszystko od złotówki. Gdybym był, wiesz, Januszem, to bym wystawił za 50 zł, kupuj tutaj, Januszek. Dalej mamy tutaj tytuł, to jest Moja lewa stopa, to jest z tym, Daniel Day-Lewis. Tak? I to też jest oczywiście zafoliowane, proszę Państwa. Proszę. Folijka jest i jest etykieta tutaj. Wszystko zafoliowane. Kaseta nówka. Nówka sztuka nieśmigana. Funkiel nieśmigany. Srebrny metalik. Dobra, i tu mamy na koniec obmawiając. Nicole Hollow Center. Walking and Talking. Nawet nie znam tego filmu, ale w każdym razie też jest nowy. Gutek Film to wydał, proszę Państwa. Tak to z tyłu wygląda. Kto tutaj gra? Wykonawcy. Tu mamy Katrin Kinner, Anne Hedge, Todd Field, Liv Schreiber, Kevin Corrigan, Randall Batnikow. Nawet nie znam tego filmu, ale w środku oczywiście folijka, proszę zobaczyć. Folijka, nawet nie otwiera, nawet te pudełko tak jeszcze ciężko się otwiera, bo jeszcze nigdy nie otwierane. Patrzcie. Tu też folijka, wszystko jest. Nawet te pudełko ciężko mi tworzyć, bo jeszcze jest nowe. Jeśli ktoś może akurat poszukuje takiego filmu, ja go na przykład w ogóle nie znam, no to też. I proszę Państwa, to by było na tyle. Mówię, to wszystko idzie, właściwie już jest wystawione na Allegro. A te kasety tutaj będą wystawiane niedługo. Więc na razie nie będę ich pokazywał, tylko tak na razie może przelećmy tak o tylko po tytułach. Już nie będę więcej tego omawiał. Zwłaszcza, że filmik aż 33 minuty. Także to tyle i zapraszam do licytacji. Mówię, link do aukcji w opisie i w komentarzu. Oprócz tego pojawi się też na moim Facebooku Retroarchiwizacja, na Facebooku Axel Kolekcja Kaset VHS. Wstawię jeszcze na bloga, na Filmwebie, na Hong Kong Cinema, na forum, na Era VHS, na Animal Attack. Tam jest jeszcze temat o kasetach VHS. I możliwe, że gdzieś jeszcze. Jeszcze jest taka jest nasza grupa. Polecam jeszcze do tej grupy naszej dołączyć na Facebooku. Kolekcjonerzy Kaset VHS. Dyskusje, handel i wymiana. Taka jest grupa na Facebooku, także polecam tam dołączyć. Tam są też oferty, nie tylko moje, kaset VHS ogłaszane. Można się wymieniać, można sprzedawać, można dyskutować o kasetach VHS. Także zapraszam. No i to byłoby na tyle w tym filmiku. Na razie, cześć. Mówił do Was Axel.